Kubacki na trzecim miejscu po pierwszej serii. No, wiatr teraz się zmienia na wiejący z tyłu skoczni. No, by tak nie było. Geiger miał 0,6 metra na sekundę pod narty, więc ten wiatr był słabiutki. Dawid podczas pierwszego skoku 1,7 metra na sekundę pod narty. Odległość Polaka 136 metrów. Jak pamiętamy, teraz znowu się zmienił kierunek. No może będzie pod narty, ale prawdopodobnie ten wiatr troszkę słabnie. No, teraz na szczęście troszkę mocniej zaczyna podwiewać. 133 metry potrzeba Dawidowi. No zobacz, czy będzie 10. z rzędu podium reprezentanta Polski. Ciężko. Trudno powiedzieć, ale chyba będzie ciężko. No, wszystkie składowe za chwilę będą się wyświetlać. 126 metrów to odległość. Wiatr prawie metr na sekundę. Noty sędziowskie 17,5, 18, 18,5 punktu, czyli niezbyt wysokie. Miejsce drugie w tym momencie. No ale dwóch zawodników jeszcze będzie skakać.